Spoczywaj w pokoju. 1 czerwca 2022 roku na cmentarzu górczyńskim odbyły się uroczystości pogrzebowe starszego maszynisty trzech trakcji Romana Drzewieckiego. Na pogrzebie byli ludzie, którzy przewinęli się przez całe jego życie. Maszyniści, pracownicy warsztatów lokomotywowni, kierownicy, naczelnicy. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza. Pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Romana. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia. Obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym. Prowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Za duszę świętej pamięci Romana będą już poprawione msze święte. Po ciostry z mężem 20 września uzmierano w kościele świętego Stanisława Kostki w Poznaniu. Oraz od rodziny Bielawskich 7 lipca 18.30 tutaj w kościele świętego Krzyża. Żegnamy naszego brata, którego już mówiliśmy w homilii, że serce ofiarował kolei od najmłodszych lat, od 18 roku życia, jak wszyscy dobrze pewnie wiemy, poświęcił się tej wyjątkowej służbie dla innych, transportują nas do celu. Sam osiągnął ten cel w momencie śmierci, ten najważniejszy przystanek, jakim jest wieczność, która się już nigdy nie skończy. Zatem wszystko, co uczynił dobro na ziemi, w czasie tej swojej pracy i posługi, jako kolejarz, wierzymy, że Pan Bóg go dzisiaj wynagradza pełnią szczęścia w niebie. I pewnie pozwala mu w jakiś sposób dalej tam służyć. My wierzymy, że życie człowieka się nie kończy, dlatego żegnamy go z jednej strony ze smutkiem, ale też z tą nadzieją, że kiedyś się spotkamy w Królestwie Wiecznym. W imieniu siostry, rodziny, najbliższych pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim obecnym, zarówno za Eucharystię, jak i tutaj na cmentarzu, za złożone kwiaty i wspólną modlitwę. Złożymy teraz ciało naszego brata w grobie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciało na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Witaj, Królowo, Matko Litości, nasza nadziejo, życia słodkości. Witaj, Maryjo, Matko jedyna, na tym Salve Regina, nędzne my dzieci, Ewy wołamy do Ciebie, Matko, z płaczem zdychamy. Niech nas pomaga Twoja przyczyna. Na tym padole Salve Regina, przyjmij łaskawie
nasze westchnienie. Pokaż nam, Matko, Twojego Syna w górnej krainie. Salve Regina. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.